Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w piątek, 14 czerwca. Zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy wielkie piłkarskie emocje. Już dziś rozpoczyna się Euro 2024. Reprezentacja Polski swój pierwszy mecz rozegra w niedzielę z reprezentacją Holandii. Jaki wynik obstawiają mieszkańcy Jaworzna? Tego nie wiem. To się okaże. Powinni wygrać Polacy, ale myślę, że raczej Holandia. Polska-Holandia 1-1. Mam nadzieję, że Polacy wygrają. Już dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2024. Polacy swój pierwszy mecz rozegrają w niedzielę. Zmierzą się z reprezentacją Holandii. Zapytaliśmy więc mieszkańców Jaworzna, jaki wynik obstawiają w tym meczu. Nie wygramy niestety, przykro mi bardzo. To przegramy, czy będzie remis? No daj Boże, aby był remis. Ale jestem sceptycznie nastawiony. Dla Polaków 2-1. Tak? Tak. Tak sobie powiem, ale nie wiem, nie mam pojęcia. 2-1. Dla kogo? Dla Polski. 2-1. Dla kogo? Dla Holandii. Holandię. A dużo, myśli pan? Dwie bramki na pewno. 0-2 dla Holandii. Pewnie lepsi. Czyli? No stawiamy na Polskę, ale będzie trudno. Remis. Nasi, a jak? A ile? A 2-0. Dała 0 do tyłu jak nic. O ile tylko? Ale dla Holandii 2-0. No niestety. Na Holandię. A ile wygrają? No 2-0 tak ludzie. Holandia. Chyba 2-1. Dla kogo? Dla Polski, tak? Oczywiście. 1-0 przegramy. Dla Holandii 2-0. Mam nadzieję, że wygrana. To ile wygramy? Jeśli to jedną bramką. 1-0 jak będzie, to będzie luks. 3-0 dla Holandii. Może remis. 2-1 dla Polski. Polska wygra 2-1. Oj, raczej przegramy. Ile przegramy? Nie wiem. No będę optymistą i stawiam na 0-0 albo 1-1. No chyba Polska, nie? 2-0. Mi się wydaje, że może Polacy dadzą radę. Ile wygramy? A może z 2-0. 0-0. Tak? Tak. Inaczej nie będzie. 1-0 by nam wystarczyło. 2-0 dla nas. Przepraszam, 2-1. Tak? A kto strzeli gole? No, myślę, że Karol. Będzie grał w ogóle? Świderski? Myślę. No i drugi jakiś, nie wiem, kto tam, kogo tam wystawią, ale Lewandowski nie będzie grał, to wiadomo, nie? W związku z rozpoczynającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej zapytaliśmy mieszkańców Jaworzna, jak oceniają szanse Polaków na wyjście z grupy. Uważam, że średnio tak 50%, że wyjdziemy z grupy. Taka nadzieja. Nie ma szans, słabo grają. No zobaczymy, trudno powiedzieć, na gdzie się nie wyjdą. A czemu? Jeszcze mają Francję, Austrię, to nie jest byle kto. Chyba nie. A czemu pan tak uważa? No bo wie pani, oni są zainteresowani kasą, a nie grą w piłkę nożną. Także wie pani, no. Widząc to, co się dzieje, no to nie wiem, może aby dostali po 2 miliony więcej za mecz, to może by inaczej podchodzili. Pewnie tak, jak wygramy z Austrią i Francją, albo remisy będą. Będzie ciężko. Ciężko będzie, chyba że poprawią grę, ale... Nie, raczej nie. Mam nadzieję, że wyjdziemy. Wątpię. Czemu? No nie wiem, Polacy tak za bardzo nie grają w piłkę. Zawsze jest szansa, zawsze jest. Może w końcu to szczęście nam dopisze i powiedzmy, że jestem całkowicie za tym, żebyśmy wyszli w końcu z tej grupy. No moim zdaniem wyjdzie Holandia i wyjdzie Francja. Powinni wyjść, spokojnie. A jak te mecze na przykład z Austrią i z Francją, jak pan obstawia? Z Austrią sobie powinni poradzić spokojnie, z Francją będzie problem. Czyli wygramy z Francją, czy zremisujemy? Raczej będzie remis albo będzie wtopa. To musiałoby być bardzo, bardzo dużo szczęścia. Zwłaszcza przy ostatnich kontuzjach. Także no niestety. A to niestety. Szczęście nam dopisze, czy jednak nie? No życzyłbym tego jak najbardziej, jako patriota, jak najbardziej tak. Ale wątpliwości mam niestety. Z Austrią, jak się postarają, mogą wygrać. Z Francją, Francją to będzie ładny mecz, ale nie, to nie, bez szans. Zawsze jakieś szanse są, ale jakąś tu z kolei optymistą na wyjście z grupy nie byłbym. Ale drużyny fajne, więc na pewno będzie fajne widowisko, zwłaszcza, że bez Lewandowskiego pierwszy mecz, więc myślę, że to wbrew pozorom zadziała dobrze na drużynę.
Mecze reprezentacji Polski, a także inne mecze na Euro będzie można obejrzeć tutaj na rynku w Jaworznie, gdzie powstała strefa kibica. Czy klient ma obowiązek zapłacić, kiedy zniszczy towar w sklepie? Miejski Rzecznik Praw Konsumenta w Jaworznie Krystyna Banasik odpowiada i wyjaśnia tą wątpliwą kwestię. Uszkodzenie towaru w sklepie może się zdarzyć. Nieuwaga klienta, trącenie czy upuszczenie to częste zdarzenia. Jednak kiedy klient uszkodzi towar, to ma obowiązek za niego zapłacić. Tą wątpliwą kwestię wyjaśnia Miejski Rzecznik Praw Konsumenta w Jaworznie Krystyna Banasik. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, ten kto z czyjej winy powstała szkoda, obowiązany jest do naprawienia tej szkody. I teraz szkoda może powstać z winy konsumenta. On może nieumyślnie bądź umyślnie uszkodzić towar, ale szkoda może powstać też z winy leżącej po stronie sprzedawcy, który może nieprawidłowo, niewłaściwie zabezpieczyć towar. I w sytuacji takiej, kiedy zdarzy, w ogóle jak dojdzie do takiego zdarzenia, to proponowałabym konsumentom, żeby nie działali pochopnie. Powinni poprosić o przejrzenie monitoringu, bo określenie z czyjego powodu powstała ta szkoda jest trudne, bo może się zdarzyć, że wezmę jedną rzecz i spadnie z tej półki ileś rzeczy, bo wtedy się można przypuszczać, że został źle ułożony towar. Ale może się zdarzyć tak, że na przykład biorę jakąś rzecz do koszyka i nieostrożnie jakoś, nie wiem, rzuci konsument taką, do koszyka taką rzeczą szklaną na przykład i ona się rozbije, no to tutaj już nie można by mówić o winie sprzedawcy. Mimo że kwestia ta jest sprawą około konsumencką, bo do zawarcia umowy jeszcze nie doszło, to nagminnie przewija się przez Biuro Rzecznika Praw Konsumenta. Krystyna Banasik wyjaśnia, że w momencie uszkodzenia towaru trzeba przede wszystkim zachować spokój. Do jej biura zgłosiło się już wiele mieszkańców Jaworzna, którzy takiej sytuacji doświadczyli. Co jednak powinno się zrobić? Proponuję konsumentom, żeby złożyli reklamację, poszli na rozmowę z kierownictwem sklepu i dążyli do ugodowego załatwienia sprawy. Jeśli uszkodzenie wynika z nieprawidłowego ułożenia towaru, ciasnych alejek, które utrudniają robienie zakupów, to klient nie poniesie odpowiedzialności. To tak naprawdę w kwestii sklepu, jak rozpatrzą tą sprawę z klientem. Zazwyczaj idą klientom na rękę, bo przypadkowe uszkodzenie jednej butelki nie jest wielkim kosztem. W przypadku, kiedy klient świadomie i celowo zniszczy towar w sklepie, mogą go spotkać surowe konsekwencje. Zgodnie z artykułem 288 kodeksu karnego może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dzieci do 13 roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie towaru. Za ich czyny odpowiadają rodzice. Tutaj trzeba te dzieci przypilnować, bo za szkodę wyrządzoną przez dziecko odpowiada rodzic. Więc jeżeli to powstało z winy dziecka, coś dziecko zrzuciło, rozbiło. Kiedyś była sytuacja taka, że lustro w sklepie dziecko rozbiło. Stało przed lustrem, uderzyło jakąś rzeczą i to lustro się rozbiło. Dobrze, że się dziecku nic nie stało, ale no tutaj nie możemy w ogóle mówić o winie sklepu, tylko o winie nawet nie dziecka, bo rodzic powinien na tyle dopilnować dziecko, żeby ono takich rzeczy nie robiło w sklepie. Wątpliwą kwestią jest również uszkodzenie produktów w przesyłce dostarczonej przez kuriera. Rzecznik Praw Konsumenta radzi, aby najlepiej w obecności kuriera otwierać paczkę. To uszkodzenie mogło powstać w transporcie, ale mogło też być tak, że sprzedawca zapakował uszkodzoną rzecz. Więc musi być protokół szkody, przyjeżdża na miejsce do 7 dni, i to bardzo ważna rzecz, nie można zwlekać z tą reklamacją, trzeba do 7 dni od daty odbioru powiadomić firmę kurierską i poprosić, żeby przyjechał ktoś na miejsce i sporządził protokół. W tym protokole są opisywane stan paczki, czy jest prawidłowo oznakowana paczka, jakie są na nim znaki przyklejone. I na podstawie tego protokołu szkody można wtedy dopiero kierować roszczenie do sprzedawcy. Co w takiej sytuacji? Jakby to klient kieruje to roszczenie, czy jednak przez firmę kurierską? Konsument, mając taki protokół szkody, kieruje roszczenie do sprzedawcy. W zależności od tego, jak wynika z protokołu szkody, wtedy po protokole szkody można wywnioskować, kto jest winny za dostarczenie wadliwej czy uszkodzonej paczki.
14 czerwca w Polsce wchodzi w życie reforma rynku bilansującego i zmiana sposobu rozliczeń za energię. Jak wskazują polskie sieci energoenergetyczne, ma ona ułatwić zagospodarowanie nadwyżek energii między innymi z fotowoltaiki, a odbiorcy umiejący dostosować swoje zużycie do zmieniających się warunków pracy systemu i wynikających z tego cen energii elektrycznej będą mogli dzięki temu korzystać z tańszego prądu w okresach nadwyżek generacji. Jeśli chodzi o kwestie zmian czy potrzeby bilansowania, to ta potrzeba bilansowania już również z tego powodu, że zmieniają się warunki generacji. W szczególności generacja fotowoltaiczna, tu marzec jest dobrym przykładem, kiedy już jest słońce, kiedy ta generacja fotowoltaiczna, którą już mamy 12 gigawatów, może gwałtownie rosnąć. I jednocześnie jest wieczorem, w miarę szybko robi się ciemno, jest jeszcze chłodno i wówczas to zapotrzebowanie skacze, generacja spada. Nasze źródła jak gdyby bilansowania oparte o energetykę konwencjonalną bardzo słabo sobie radzą z takimi szybkimi czasami narastania. To jest bardzo problematyczne, raz ze względu na minima techniczne, czyli nie można zejść poniżej pewnego poziomu mocy. Nowe źródło, nasze źródło, które jest w stanie zimnym, żeby je uruchomić, to potrzeba wiele godzin. Także bardzo słabo na to reagują. Pojawiają się też sytuacje takie, że duża elektrownia może wypaść. No, mieliśmy taki wypadek, kiedy wypadła elektrownia Bełchatów na skutek awarii, wypadła z systemu, jak to się mówi, i wówczas trzeba to bilansować. Na szczęście jesteśmy, można powiedzieć, w systemie kontynentalnym, czyli w takim, którym część tego bilansowania może być uwspólniona w zakresie międzynarodowym, ale tak czy inaczej operatorzy muszą mieć rezerwy elastycznej mocy do tego, żeby zapobiegać takim sytuacjom, żeby nie doszło w tym przypadku do blackoutu. I tutaj też jest rola dla odbiorców, że oni w tym systemie mogą uczestniczyć i mogą obniżyć koszty takiego systemu, dostarczać również rezerwy. W tej chwili mamy program dla aktywnych odbiorców, który polega na udziale w takich rezerwach strategicznych. Jest to rynek mocy, który daje bardzo stabilne, atrakcyjne przychody dla odbiorców, dla dużych odbiorców energii, którzy mogą w sytuacjach krytycznych zmniejszyć swoje zapotrzebowanie. I tu jak gdyby naszą obawą jest to, jaka będzie przyszłość tego systemu, bo w tym roku powinna nastąpić rewizja i ewentualnie myśl o przedłużeniu tego systemu. Ten system był bardzo dobry temu, żeby się demand response rozwinął. Tego już w tej chwili jest ponad 1500 megawatów, także jest to bardzo istotna moc. To jest jeden element, żeby to rozwinął się jako taka podstawa do wszelkich usług DSA, ale druga rzecz to jest kwestia wdrożenia tej elastyczności, która dodatkowo będzie takim impulsem dla dalszego rozwoju OZE, dla dalszego wykorzystania. Także tutaj te problemy legislacyjne w tym kierunku, żeby stworzyć takie dodatkowe możliwości, już nie tylko w zakresie takiej rezerwy długoterminowej na przypadki takiego zupełnego kryzysu energetycznego, ale również po to, żeby taką bieżącą elastyczność wspierać i nie marnować tej energii, która jest wytwarzana przez OZE. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.